Cześć i czołgiem, kochani, witam was bardzo serdecznie w tej nietypowej scenerii, a nietypowej dlatego, że bez kamerki tak chwilowo, bo tak się stało, że już jestem wykąpany i szczerze powiedziawszy jest trochę za gorąco, żeby się podzić w koszulce, więc taka lekka alternatywa, ale może taki odcinek bez mojej jakże niefajnej twarzy będzie jakimś urozmaiceniem. Słuchajcie, trasa fajna, trasa szybka i trasa nie za długa, bo już jest po 10, nim się z tym wszystkim ogarnąłem, więc trzeba coś krótszego, tak myślę z 500 km to max, żeby te kilkanaście minut krócej jechać. Co tutaj mamy fajnego? Wiecie co? Nietypowo, bo tylko 300, ale biorąc pod uwagę zysk, to się naprawdę opłaca. Tak troszkę nietypowo, jeszcze troszkę, żeby dokończyć, żeby też było co do wrzucenia dla was na sobotę. Bo mam nadzieję, że w sobotę troszkę więcej czasu wygospodaruję. I będę w stanie może jakieś 2-3 odcinki dla was nagrać. Zobaczymy. Chociaż z drugiej strony jeszcze strumyk, który też nam trochę będzie plany zmieniał. Ale to zobaczymy. Na razie staram się jakoś to poplanować. Na piątek odcinek już macie. Poprzedni. Ten, w którym był konkurs. Także jak ktoś by jeszcze nie wiedział, to pod poprzednim filmem z ETS-a musicie ułożyć większy rymowankę, tak za 4 wersy o Markowym, o Łysym z YouTube'a. I osoba, która taki większy ułoży, albo osoby dostaną smyczkę. Mam nadprogramowe ilości smyczek, mianowicie mam nowego wspierającego, któremu się taka smyczka należy, a ten oto wspierający mówi, że dziękuję, nie używa, żebym komuś innemu oddał. Także jak ktoś by jeszcze chciał, to jak ktoś by jeszcze chciał, to zapraszam bardzo serdecznie. Konkurs jeszcze podejrzewam jest mocny. No jak się kilka fajnych rymowanek znajdzie, to nawet kilka tych smyczek wyślemy, bo mam jeszcze, ostatnio sobie liczyłem, mam ich jeszcze sporo, także mogę sobie na taki luksusik lekki pozwolić. Niezbędnie jest. Skończyły mi się długopisy, ale smyczki jeszcze są. Tak sobie musimy znowu tą misję włączyć. No jak tak będę się rozbijał, to nic tak dobrego nie wyjdzie. Dajmy cenę według dystansu i to jest ta trasa. O. Trasa, którą się po prostu opłaca zrobić. Bo zysk kilometrowy jest naprawdę fajny. Skręć w lewo. Aha, muszę jechać 190, żeby zrobić 300. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że zrobiłem naprawdę nie lada interes. Ale już jedźmy. Na szczęście te 190 będziemy mogli, że tak powiem, przefrunąć. Nie mamy misji zewnętrznej, więc będzie lepiej. Powołując się na pismo, nie zmieniałam, bo rozumiem, że... Czekajcie, ze skądka wracam? Nie,
Łysy wrócił, jedziemy dalej. No, z taką prędkością to uderzałem w jakieś 35 minut przejedziemy. Może w 30, a już jest późno, wiecie, to tak się wydaje, ale jak trzeba wstać o 5, to ta godzina 10 już się robi kłopotliwa. No to tam człowiek coś jeszcze się ogarnie, ugotuje sobie makaron do obiadu, wiecie, i zaraz się robi 12. Żeby tylko jakaś takaż policja nie jechała. Myślałem, że to była policja i tak zaciągnąłem sobie ręczny, żeby wyhamować, a efekt widzieliście, lodowisko. Takie prędkości jeszcze bez ładunku to jest życie na krawędzi. Trzymaj się lewej strony. Jeszcze kończę monsterkę. Ci byłem w Carrefourze. Mówię, o kurde, kupię sobie monsterki takie, bo wyszły nowe smaki ultra, czyli bez cukru. Jabłkowy, chyba jagodowy albo porzeczkowy i wigononowy. I są świetne. Myślałem, a kupię sobie i tylko, a tam były tylko zwykłe, nie? Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Także powiem wam, że mnie bezczelnie oszukali. Jak oni śmieli. Ja tu jadę, pan, gdzie wy jedziecie? A policja je pod prąd. Obliczanie nowej trasy. W porządku, znajdziemy inną trasę. Tak lepiej. No, tak to jest, jak się jedzie na krawędzi. 145 na godzinę, bez ładunku. To wtedy się wyłącza myślenie. Trzymaj się lewej strony. Niestety przy takiej prędkości to już gra nie wybacza błędów ani mandatów. 4000 wskoczyło jak nic, jak dostanę mandat. Jeszcze jak staniemy już po ładunek, to zobaczę, jak tam zarobki moich pracowników i na ile pensji, na ile zapłat za przyjazdy mogę teraz liczyć. Trzymaj się lewej strony. Dzień dobry, panie policjancie. Trzymaj się. Ja tak grzecznie jechałem cały czas. Nie było świadków, że jechałem 151 na godzinę. No bo wy chyba nic nie powiecie, nie? Trzymaj się lewej strony.
trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Jezus. Zjedź z ronda. Żona mnie pochylała, po prostu jest taki wydzielec moje pani. Gdzie to? Aha. Jezus Maria, gdzie ty mi każesz jechać? Jakieś kazamaty, bo dojedziemy. Monia, proszę cię, nie łachuj mnie. Po co? Żona chce, żebym został zawału. Aż się uśmiecha bezczelnie. Nie mam kamietki, tak żeby myślał się. A nie muszę się martwić? Jakbym w takim outficie bez kołarki, bez kołarką, co ja gadam. Co się tam dzieje? No wiesz co. Musisz jeszcze słucham? No ja była tutaj w kuchni. No poszukam, dobrze? Była ta z białym kablem jeszcze. No i gdzie jest? No ty ją wziąłeś. Ja nie brałem. Przepraszam cię bardzo, kochanie. Nie wziąłeś ją ostatnio, bo to chyba już teraz nie położyłeś. Nadal nie. Mogę się z tym zgodzić. To jest fajne. A no tutaj to już to inny argument, bo wszystko jest moją winą. Zawsze, ale ja chyba dwajki nie brałem. Poszukam na oko. Tak, jestem takim wielkim pantoflem. No bo mam ten ładunek 300 km. Tylko nie wiem, czy spanie. Nie, spanie jest ok. 6 godzin do spania, dojedziemy za 3,5. Dobra, patrzę, jest z górki, tak? Czy człowiek rozpędza w ETS-ie? To jest to. Będziemy jechali tak ze 140. Bo jak wiecie, muszę poszukać ładowarki, której nie ruszałem. Zabrała się na pewno. No właśnie. Ale to spokojnie dojedziemy. Może się uda bez jakichś tam mandatów. Zobaczymy. Ach, i miałem zobaczyć jeszcze z tym ładunkiem moich pracowników, zapomniałem. Dwóch jedzie. No i tego krzewobyczki jadą, ale zobaczcie, Halina już naprawdę nieźle zarabia. Aż jestem w szoku. Naprawdę dobrze. Zarabia jak na swój poziom, jak na 3000, jak na ostatnio. Szok. No, ale dobrze, jedźmy dalej. Trzymaj się lepiej. Prawej strony. Dobrze, ale chociaż pozytyw jest to, że jednak to jest Francja, czyli mamy szerokie, podobnie jak w Niemczech, tak? Szerokie drogi, autostrady, gdzie można naprawdę docisnąć ten pedał do
do podłogi i po prostu sobie jechać. Oczywiście jak ktoś jeździ jak ja, czyli jak wariat w ETS-ie, no jest to wielki plus. Walimy sobie jakąś miniaturkę, co? Zaraz, tutaj przy tej ciężarówce na przykład. Może jakaś ładna szateczka z tego wyjdzie. No, nie słabo będzie. Tak mi się wydaje, jak na moje umiejętności robienia zdjęć, to super. I chyba wiecie co, zostawmy taką prędkość, nie ma co nadwyrężać szczęścia. Patrzcie, ma tak samo ładunek jak ja. Szkoda, że to nie multi, tylko singielek. Trzymaj się prawej strony. Muszę zwolnić. Nie mamy zaufania do takich zakrętów, chociaż ten jest w miarę dobrze wyprofilowany. No tutaj trzeba było zwolnić, bo bym się nie wyrobił. Znaczy też trzeba było jechać od zewnętrznej, nie od wewnętrznej, bo tak mnie wyrzuciło. Ale dobrze jest, słuchajcie, nadrobimy kilometry, nadrobimy czas. Może się uda nie zbankrutować. Skończyła się droga, mam nadzieję, że po tym skrzywaniu się, że tak powiem, powiększy i poszerzy, bo nie chciałbym jechać na dwupasmówce albo co gorsza, nawet do jednopasmowej i jednokierunkowej. Tutaj przejdziemy przez automatyczny przejazd. Dobra. Ale po prostu jest taki, że jak mamy początek płatnego odcinka drogi, to będzie autostrada. Połowa trasy jest za mną, jak stoimy z godziną. 15 minut minęło mniej więcej, kurczę, więc tak pół godzinki się wyrobimy, więc będę miał jeszcze czas przed 11, żeby poszukać rowerki i być może nawet zrenderować odcinek. Najgorsze jest to, że mam znowu jakiś, wiecie, żenująco niski procent mapy. Ja pamiętam, najwięcej miałem chyba 36% mapy, czy 41%. A pamiętam, że Bastek to walczy na tym swoim głównym koncie tak 80%, 70%, 90%. Zależy na jakim etapie dodatku jest, który właśnie kupił.
Ale prędkość to mamy naprawdę kozacką. To to tak szybko jedzie koło mnie. To jest policja czy co? Nie, normalnie jakieś chyba Volvo. Ale prędkość naprawdę jest kosmiczna. No ja niewiele szybciej samochodem osobowym jeździłem. Ale taka ciężarowa ładnie, ładnie. No i tutaj się teraz zaczną ryzykowne manewry. Nie mogę z prawej. O, wyjścia nie ma za bardzo. Tego też. Żeby tylko się w nic nie władować, nie? Nie, no, ale prędkość jest spoko. No i jak nam wchodzi te 13 koła, co jest bardzo możliwe, że nam zaraz wskoczy. Ten typek, widzicie, ciągle koło mnie jedzie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. To też będzie fajna kaska, tylko nie wiem, czy się decydować na to, żeby kolejny kredyt spłacić, bo jak będę miał ponad dyszkę, to w sumie będę mógł to mało spłacić, no. Może jest to jakiś pomysł, to jest, no, mam tylko takie kredyty, no, znaczące, ale już na duże kwoty i to może to jest jakiś pomysł, żeby to wyrównać. Chyba tak zrobimy. Ale zobaczcie, jak wyjdziemy. Naprawdę wyjdziemy słabo na tym finansowo. No ale z drugiej strony, co się może z tego stać, nie? Szpagata 7 z hakiem, a tak naprawdę jak sobie obniżymy ratę, to będziemy mieli jeszcze 7 z jeszcze mniejszym hakiem, więc w sumie jest to pozytyw. Już dojeżdżamy tym miastem, więc nie chcę za bardzo w tej Toluzie szarżować. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobrze, że nie dostałem mandatu, bo to mi się zmieniło tuż przed trzecim zjazdem. Tuż przed, słuchajcie, pojazdem. No tak bym chciał, to bym nie dał karty wyhamować. Ja nie chciałbym, bo nie, ale to było podłe. Zjedź z ronda. Skręć w prawo. Koniec trasy. Proszę bardzo. Kasa wskoczy, będziemy mogli spłacić kredyt. Zróbmy to. Dolewamy jeszcze troszkę, ale już teraz nie będziemy raczej szli w dłuższe kredyty, tylko sobie na spokojnie, czy w dłuższe trasy, tylko będziemy sobie na spokojnie tutaj rozwijać to.
Spłacamy ten kredyt jeszcze. 7200 to już jest na pewno mała gadka. No i zostało nam, zobaczcie, ile. Możemy też wziąć znowu prawie 300 tysięcy kredytu. Więc chyba moglibyśmy kupić nawet garaż, ale nie chcę tego robić. Jeszcze dokup na garażu, słuchajcie, no chciałbym jeszcze spłacić co najmniej ten jeden kredyt, bo to wiecie, o co chodzi. Kupić garaż to niby można, tylko że to no nic nie da. Trzeba kupić garaż, a teraz do niego ciężarówki ze trzy. Więc tutaj podczas. Właśnie nie pamiętam, ale chyba garaż chyba kosztuje 180 tysięcy. Zaraz zobaczymy, czy w tym mieście jest garaż. A tak mi się wydaje. Czy w Tuluzie jest garaż? Nie ma w Tuluzie garażu. Więc nie zobaczymy, ale zakup garażu to chyba 180 tysięcy euro, więc to ja potrzebuję 380 tysięcy euro, tak, żeby kupić jeszcze powiedzmy 300, 480 tysięcy euro, żeby kupić powiedzmy ze 3 Iveco z 20 kierowców, żeby to się jakoś tam nam kalkulowało, ale po prostu jest to, że takie że kierowcy zarobią coraz więcej. Idzie to naprawdę tak, jak iść powinno. Więc to ja, pantofel na krawędzi Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. Pa, pa.